Zapraszamy do pokoju stołowego. Ta-da! Czas na szósty odcinek pokoju stołowego. Witają serdecznie. Natalia Bąk. I Marcin Cisowski, a naszym gościem jest pan Leszek Kucharski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich ping-pongistów w historii Polski. Obecnie trener oczywiście. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. No i jeśli pan trener pozwoli, to zaczniemy od najbardziej bieżących spraw, bo my wiemy, że niedawno został pan trenerem kobiet, reprezentacji kobiet i mężczyzn Arabii Saudyjskiej. Obecnie, z tego co wiem, przebywa pan w Ad-Dammam w Arabii Saudyjskiej, gdzie znajduje się ośrodek szkoleniowy. Więc pytanie się pierwsze narzuca, jakie zadania przed panem postawiono i jak ocenia pan ich poziom trudności? Znaczy, chciałbym tylko skorygować, rzeczywiście jestem head coachem, ale tylko męskiej reprezentacji, ponieważ kobiety tutaj z tenisa stołowego w ogóle zaczęły grać dopiero od 2 lat, także jestem odpowiedzialny za skład męski, za pierwszą reprezentację i rzeczywiście jestem w Ad-Dammam. Nad Zatoką Perską. Tutaj jest taki ośrodek, mały, skromny, ale stoły stoją. Trenować można non-stop. Zadania, no to wiadomo, że no może nie dla wszystkich, ale że generalnie Arabia Saudyjska nie jest na najwyższym poziomie światowym. Wręcz bym powiedział, że jest poniżej średniego, chociaż najlepszy zawodnik tutaj się kształtuje gdzieś w okolicy 160-170 miejsca na liście światowej. I głównym zadaniem moim jest zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie przynajmniej z jednym zawodnikiem. Czyli cel pary. Cele celami, ale ja to bym przede wszystkim chciała zapytać, jak się trener tam czuje, no w ogóle jak pogoda, bo u nas takie marne 2 stopnie na plusie, ale jak tam jest w ogóle, jak się żyje? Tu trzeba dodać 26 w tym momencie. O, to zazdrościmy. Znaczy jest 28, przed chwilą wróciłem z basenu, albo było mi za zimno. Dlatego jest dość wiecznie i w sumie wykorzystuje się te ostatnie chwile, kiedy jest tak chłodno, bo tak mnie tutaj wszyscy uprzedzają. Za 2-3 miesiące tutaj podobno nikt nie wychodzi, bo temperatura dochodzi do 50 stopni. Wszystko jest klimatyzowane. Generalnie nie poruszają się tutaj ludzie po ulicy. Tutaj można powiedzieć, że bo buduje się tutaj bardzo dużo, drogi, budynki, autostrady, ale tu nie ma chodników. A jak budują, to takie jakieś trzeba krążyć tutaj, to jest po prostu problem. Rowerów jak na lekarstwo, co dla mnie było problemem, dla mnie i dla żony. Kupiliśmy sobie 2 hulajnogi elektryczne, na których można siedzieć i jeździć i to było nasze zbawienie. I generalnie teraz jest super po tych pierwszych, że tak powiem, zawirowaniach takich, przyjazd, taka klimatyzacja i tak dalej, to już teraz jest z górki już. A teraz to, jeśli mówimy o takich sprawach aklimatyzacyjnych, to pierwsze, co mi się skojarzyło, jak kuchnia. Czy można przywyknąć do tego, co oni tam serwują? To znaczy, byliśmy tutaj kilka razy w restauracji, to nam bardzo odpowiada. Kuchnia, tutaj wiadomo, że nie jedzą wieprzowiny, baranina, kebaby, ale to takie kebaby rzeczywiście zupełnie co innego niż nasze wyobrażenie o kebabie. Także kuchnia bardzo odpowiada. To, to,
to jest rzeczywiście in plus. To ja bym chciała zapytać, bo też pewnie nie wszyscy wiedzą, jak do tego doszło. Bo tak nagle pojawiła się w sumie informacja gdzieś tam u nas na stronach, które piszą o tenisie stołowym, Leszek Kucharski w Arabii Saudyjskiej. To jakbyśmy mogli prosić o tak trzy zdania więcej, jak to się stało, skąd właśnie ten kierunek? No, dla ludzi nagle, dla mnie to był jakiś tam proces, ale generalnie coś trzeba robić w życiu, nie? Ja jestem z krwi i kości ping-pongistą, tenisistą stołowym. Od 30-40 lat jestem trenerem. W ostatnim czasie poza swoją, że tak powiem, Akademią Tenisa Stołowego, gdzie organizuję wakacje, to właściwie byłem taki dyspozycyjny. No i gdy pojawiła się okazja, przeanalizowałem to. Przede wszystkim pogoda. Druga sprawa, że no wiadomo, że to jakieś tam warunki finansowe to też, ale najważniejsza rzecz, że pracuję z zawodowcem, że po prostu wiem, że mam trening, wstaję, idę. Chociaż to akurat na początku było takie rozkręcanie się sportowe, ale już teraz to tak jestem w biegu, że tak powiem, także i tu będziemy mieli obóz, bo teraz jest Ramadan tutaj. Także to przede wszystkim te trzy czynniki. No. Jest cel i jakaś motywacja, jednocześnie przy przyzwoitej pogodzie, że tak powiem. A czy celem takim, może nie wiem, jednym z ważniejszych albo ciekawszych dla trenera może być to, że właśnie tamten tenis stołowy na razie raczkuje zupełnie, można tak powiedzieć, i jest co robić dzięki temu, jest co przekazać, komu przekazać, zrobić coś nowego, fajnego? No tak, to zawsze jest większe pole do popisu i tutaj nie ulega wątpliwości, że bardzo im w tym procesie będę pomagał, chociaż jestem odpowiedzialny za pierwszą reprezentację seniorów, to też biorę udział doradczy czy w treningach z młodszymi adeptami tej dyscypliny sportu i to rzeczywiście jest argument, bo tutaj wkład pracy może przynieść bardzo takie wymierne wyniki. I to jest rzeczywiście frajda. No tak, bo jakby za jakiś czas trochę bardziej Arabia Saudyjska kojarzyła się z tenisem stołowym. Na razie można powiedzieć, że nie jest to kraj, który nigdy nie należał do potentatów, to jest oczywiste, ale nawet gdyby zaczynały się pojawiać jakieś wyniki i generalnie, to mówię, ziarenko byłoby zasiane, że ten sport byłby tam bardziej popularny, to chyba satysfakcja byłaby ogromna. No tak, no bo to oprócz innych tych czynników, to jest jeden z ważniejszych dla trenera przede wszystkim, nie? Bo to jest satysfakcja, to jest osiągnięcie jakiegoś wyniku i to jest cały clue pracy trenerskiej. A Cristiano Ronaldo już trener poznał? Już tam się gdzieś widzieliście? A on w innym mieście, to tam za mało pokoi ma, tylko 16, to co ja tam... A może jakiegoś pingla zagracie kiedyś, kto wie? To byłoby ciekawe, o to byłoby fajne. No, na pewno grałem już z kilkoma piłkarzami, to oni się orientują troszeczkę w tenisie stołowym, a jeszcze bardziej tenisiści ziemni, ale mam nadzieję, że kiedyś może to się zdarzy. To on będzie miał satysfakcję ze mną zagrać w ping-ponga. No właśnie. O to zdecydowanie tak trzeba na to spojrzeć.
Wspominał trener o waszej akademii, tej wakacyjnej. Czy ona w tym roku dalej będzie funkcjonowała, czy nie? Jak to wygląda? Jakie są plany? No tak, będzie funkcjonowała, chociaż troszeczkę moim mniejszym udziałem niestety, ale będzie funkcjonowała i obozy, jak już ja mówię, obozy robię już od 19 lat, także w tych 19 latach miałem 2 lata przerwy, a tak to praktycznie każdego roku, także w tym roku również się odbędą obozy. Mam nadzieję, że będą równie dobre jak w poprzednich latach. 19 lat, czyli za rok będzie jakaś jubileuszowa edycja tych obozów. Jakieś coś goście, jakieś weteranki Pindla, rozumiem, będą zaproszone. A, oczywiście, że tak, oczywiście. Tylko trzeba odkurzyć rakietkę do tenisa stołowego. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra, to ja bym chciała jeszcze płynnie przyjść do tych egzotycznych klimatów. Czy Arabię Saudyjską jakkolwiek można porównać do Indii albo na przykład do Azerbejdżanu, czy też trener pracował? W jakiś sposób tak, bo przede wszystkim do Indii, bo przede wszystkim pracuje tutaj bardzo dużo Hindusów. Hindusów, Sri Lanka, Pakistan, bardzo dużo i to jest odczuwalne w życiu, w jeździe samochodem, w tym braku reguł, w czujności jechania samochodem, w tym trąbieniu, ale to jest wszystko tak o 50% mniej niż w Indiach, bo tam to jest po prostu ewenement, ale z drugiej strony o 50% więcej niż w Europie. Mhm. Także pod tym względem tak, właściwie cały tutaj taka, że tak powiem, siła robocza to jest przede wszystkim z tych krajów. Z Egiptu też, bo to są, to jest ten sam język, ta sama religia, także też z Egiptu, no, tam z innych krajów, ale bardzo dużo jest właśnie Indie, Pakistan, Sri Lanka. A czy można w jakiś sposób porównać zapał właśnie zawodników, których wcześniej pan trenował właśnie ze wspomnianego egzotycznego kraju i teraz, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, czy widać tutaj różnicę w motywacji, czy właściwie to jest podobno? To znaczy, no z tymi zawodnikami, z którymi ja się spotykam, to ja nie mogę narzekać. To jest to zaangażowanie, chociaż tak generalnie to zawsze przynajmniej krążyła opinia, że no, zawodników z tych krajów arabskich jest bardzo ciężko zmobilizować do jakiegoś treningu i tak dalej. Nie było to może zbyt popularne. To się troszeczkę zmienia i to oczywiście jest to sport indywidualny, czyli to zależy też od zawodnika w dużej mierze. Wczoraj chyba został opublikowany nowy ranking ITTF-u. I kontynuując takie egzotyczne klimaty, to najwyżej notowanym zawodnikiem spoza Azji jest Brazylijczyk Hugo Calderano na 5. miejscu. Chciałam zapytać trenera, czy trener w ogóle śledzi takie rzeczy, takie na bieżąco, rankingi, kto jak gra teraz, jak to wszystko się zmienia, mam na myśli tą czołówkę światową, czy to już gdzieś tam jest poza i teraz bardziej trener skupia na tym własnym podwórku? Generalnie rzecz biorąc, śledziłem, ale nie zbyt wielką uwagą. No teraz z powrotem w to wchodzę, no bo przede wszystkim wiedza to jest niezbędny czynnik do tego, żeby szkolić. Te tendencje, no jestem na co dzień z tendencjami, że tak powiem, rozwojowymi i tak dalej.
z tym, że jest tak duża różnica między zawodnikami Saudi Arabia a ścisłą czołówką, że do tego trzeba powoli dochodzić bardzo, bardzo powoli. Spokojnie i ta moja wiedza, którą mam, jest dla nich wystarczająco dobra, a jednocześnie ja zawsze analizując i patrząc, co się dzieje, swój warsztat również wspomagam. No właśnie, wykorzystując to doświadczenie trenera, bo teraz ewidentnie przyszliśmy na te tematy oprócz krajoznawczych, teraz na ogólnotrenerskie. Wiadomo, że to jest wiedza powszechna, że prowadził pan reprezentację juniorów na przełomie wieków, można powiedzieć, 1994-2003 rok. Oczywiście były wtedy zdobywane tytuły Mistrzostw Europy w 1999 i 2000. Pytam teraz w kontekście tej imprezy, która będzie u nas, czyli w Gliwicach. Jak ocenia pan aktualną siłę naszych juniorów właśnie przed tym gliwickim turniejem Mistrzostwami Europy juniorów i kadetów? Tak szczerze mówiąc, troszeczkę z tego obiegu wypadłem. No, mieliśmy dwa lata temu, rok temu bardzo silną reprezentację, no co udowodnili zdetronizowaniem, że tak powiem, mnie, bo byliśmy jedyną drużyną, która chyba wygrała drużynowe Mistrzostwo Europy i to dwa razy pod rząd. I teraz juniorzy właśnie wygrali w składzie Kuczycki, Kubik i Radzimski. I to rzeczywiście jest takich trzech najlepszych zawodników tej młodej generacji. No został w tym roku tylko Radzimski. I podejrzewam, mi się wydaje, że mamy taki zespół na pewno spokojnie, który może się w strefie medalowej znaleźć. Zespół indywidualnie, także wydaje mi się, że jest to zespół na miarę medalu. A ja jeszcze chciałam zapytać, bo fajnie, sukcesy w skali światowej mamy, ale w tym sporcie młodzieżowym, zresztą za chwilę rozpoczynają się przecież Mistrzostwa Europy U21, więc tym bardziej mamy jeszcze Samuela Kulczyckiego i Maćka Kubika, plus oczywiście Miłosz Rydzimski. Ale ja bym chciała zapytać doświadczonego już nie tylko zawodnika, ale trenera, ile pracy jeszcze przed nimi, a wiemy, że bardzo dużo, i co oni tak naprawdę muszą jeszcze zrobić? Co musi się im przytrafić, może trochę szczęścia, może kogoś muszą spotkać, żeby te sukcesy wieku młodzieżowego przenieść, albo chociaż mieć szansę przenieść w jakimś stopniu do sportu seniorskiego, bo owszem, teraz się tym zachwycamy i to jest super, ale chyba nie wszyscy kibice przede wszystkim zdają sobie sprawę, że to tak naprawdę jest inna bajka, prawda? Oczywiście, że tak. Wieloma zawodnikami się zachwycaliśmy i 80-90% z nich zostało przeciętnymi zawodnikami na skalę europejską. No, tam, gdzie są, tak jest. Na to składa się wiele czynników, co trzeba zrobić, ale przede wszystkim to jest też jedno z ważniejszych rzeczy, to jest sama osobowość zawodnika czy zawodniczki. Bo to nie ulega wątpliwości, że może mieć trenerów najlepszych, ośrodki najlepsze, ale to wszystko zależy też od możliwości podejścia zawodników. Ważna jest rola trenera, związku, klubu, no właściwie bardziej związku niż klubu, bo no, to, co mi się wydaje, nie funkcjonuje, na pewno u nas nie funkcjonuje, to, że żeby osiągnąć wynik klasy światowej, europejskiej, światowej, w dużym stopniu musi być to trening zindywidualizowany. U nas to raczej to wygląda z punktu widzenia
takiego szkolenia w reprezentacji, że to jest bardziej, opiera się na klubach, na zawodnikach, tak jak powiedziałem, na indywidualnościach. I to samo dotyczy tych młodzieżowych. Jeżeli ma się jakieś perełki, ja tak uważam, to nad tymi perełkami trzeba podwójnie pracować, żeby to były diamenciki. Ale generalnie musi trener przyznać, że to nie jest tylko problem tenisa stołowego, tylko w ogóle na przykład w Polsce to przejście z juniora do seniora, że mamy gdzieś sukcesy, wiadomo, zawodnik dorasta, ma sukcesy na arenie, powiedzmy, jeśli jest kadetem, juniorem, a potem jest ten problem, żeby przenieść to już na grunt seniorski. Jest taki ogólny problem sportowy. Ja to przeżyłem sam jako trener, tak jak tutaj pan wspomniał, byłem trenerem, który zdobył 2 razy Mistrzostwo Europy pod rząd i w wieku 18-19 lat, jak chłopcy mieli, no teraz to już poważni mężczyźni, no to złożyłem taką propozycję do związku. Ja mówię, najbliższe 4-5 lat zgrupować ich 4-5 zawodników, podałem nazwiska i rzeczywiście zacząć z nim taką już zawodową pracę. Mówię rzeczywiście, bo to wtedy nie ma szkoły, nie ma studiów, mogą być profesjonalnymi zawodnikami. Abstrakcja, przejść to przynajmniej w polskich strukturach. Po prostu to może to jest myślenie na zasadzie, no jak to, 2 czy 3 dostanie tyle, a co tam tych 10? No trudno mi powiedzieć. To wszystko zależy od głowy, czyli od rządzącego. Bo tak rozmawiamy dużo na temat tego, że trener z chłopcami tylko współpracował, więc ja tutaj chciałam się przypomnieć, że z dziewczynkami również, albo i z kobietami. I tutaj pytanie, jakie są różnice w pracy z kobietami, a w pracy z mężczyznami? Na pewno jest różnica między trenowaniem kobiet i mężczyzn, ale faktem jest też, że to w dużej mierze zależy też od indywidualności, bo generalnie chłopcy wolą bardziej współzawodniczyć, rywalizować. U kobiet też to się zdarza, chociaż dużo, dużo rzadziej. No oczywiście też kwestia podejścia, rozmów i tak dalej, to są różnice. No, z mężczyznami, z chłopcami można troszeczkę bardziej obcesowo, że tak powiem. Z kobietami trzeba bardziej dyplomatycznie, chociaż ja nie byłem, nie jestem dobrym dyplomatą, no także. Ale wspomniał te na początku naszej rozmowy, że kupiliście sobie z żoną hulajnogi, bo rowerem nie za bardzo można jeździć, a rower jest dla was bardzo ważny. To ja przepraszam, ale muszę tu wspomnieć, bo pamiętam, jak byłam w ośrodku w Krakowie i ten Leszek Kucharski był trenerem właśnie tam, moim, naszym. Pamiętam, jak wychodziłyśmy biegać, a ten Leszek Kucharski za nami na tym rowerze. Szybciej, szybciej. No, takie mam skojarzenia rowerowe. Ale jeszcze wtedy to był normalny. Teraz w Polsce mam elektryczny, także łatwiej mi jechać. Właśnie, teraz było trudniej chyba biegać. Czyli ta motywacja z roweru byłaby jeszcze ostrzejsza tym elektrycznym. Niby było łatwiej, tak, że dziewczyny by więcej pracowały, no. Ale pozytywne czasy to były, myślę sobie. Na pewno. Się uzbierało. Fajnie.
Właśnie, to jak jesteśmy w ogóle, teraz byliśmy troszkę wspomnieniowo przez moment, a myślę, że w tak gorącym okresie dla tenisa stołowego, myślę, że czas przejść na te rzeczy, które się dzieją bardzo aktualnie w europejskich pucharach, bo już znamy, wiadomo, zwycięzcę Ligi Mistrzów wygrało Saarbrücken, wygrało z Borussią Düsseldorf, ale dla nas... Polaków. Najistotniejsze jest to, co się dzieje w Pucharze Europy i w Lidze Mistrzyń. I tutaj oczywiście chcielibyśmy poznać zdanie, no bo Decor Glass wygrał z Enebon 3-2. Siarkopol wygrał z Metz 3-0, czyli właściwie już gdzieś na wyciągnięcie ręki jest ta Liga Mistrzyń. Jak trener ocenia swoim okiem to, co się dzieje w pucharach przez pryzmat polskich klubów? Znaczy, ja zawsze twierdziłem, że klubowy Puchar Europy to jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa. To znaczy, jest to co prawda zespół, ale wiadomo, że w tenisie stołowym zespół składa się z indywidualności, z indywidualnych zawodników i gry są indywidualne. Czyli jest tutaj mniejszą rolą sklecenie pod względem psychologicznym, chociaż to oczywiście to też jest ważne, nie? I ja muszę powiedzieć, że to bardzo cieszą takie wyniki, bo to jest po prostu najlepsza promocja dyscypliny. Ja bym chciał, żeby i mężczyźni, i kobiety wygrywali Puchar Europy, każda możliwą międzynarodową klubową imprezę. To świadczy tylko o tym, że u nas coś się dzieje. A co by musiało się wydarzyć, żeby tenis stołowy dzisiaj był tak popularny jak w latach 90. Albo chociaż w połowie, nie przesadzajmy, przesadziłam, przepraszam, w połowie, choć w połowie tak. To jest bardzo, ja zawsze daję taki przykład, że jak ja byłem z Andrzejem, to był taki, że tak powiem, szczyt popularności, ale to było na zasadzie, złożyły się takie czynniki, że my byliśmy rzeczywiście zawodnikami czołówki światowej, w polskim sporcie za dużo się nie działo, bo na przykład Andrzej został najpopularniejszym sportowcem roku, będąc wicemistrzem Europy. Wygrał tam Puchar Świata, ale był bardzo popularny. A trzecie to, że w telewizji polskiej nadawany był mecz na przykład o godzinie 17. Były dwa kanały lub trzy. I to była taka promocja, to Senebrati. I teraz, żeby wejść nawet w 50% na to, co się działo, na taką popularność, to już to trzeba wychować gwiazdę. To nie ma siły, bo gwiazda ciągnie dyscyplinę. Tak jak jest teraz Robert Lewandowski, tak jak jest Świątek, jak była Radwańska. To ciągnie dyscyplinę. A żeby w tenisie stołowym wychować gwiazdę, to nie można zaczynać od wieku 15 czy 20 lat, tylko niestety trzeba to zaczynać od wieku 8-10 lat. I tutaj, i tu leżymy. No dobrze, to jakie plany na najbliższe tygodnie? To może tygodnie, to ja bym zapytał, wykorzystując to, że się bezpośrednio przed świętami słyszymy, może jakie plany przygotowawcze teraz produkcyjne na święta nawet? No na święta rzeczywiście mamy w tym momencie tutaj w Arabii Saudyjskiej Ramadan, czyli generalnie poszczą od świtu do zmierzchu. Czyli dzień wygląda tak, że zaczynamy treningiem lekkim o godzinie 16, godzinnym mniej więcej, półtorej godziny może. Oni o 18.30 idą na śniadanie, bo dopiero mogą pierwszy posiłek zjeść.
Następnie o 21.30, 22.00 taki normalny trening, 2,5 godziny, gdzieś do 12.00, 1.00 w nocy. Następnie oni idą na obiad. I chyba ja też w tym momencie. Gdzieś posiłek jest druga, trzecia. Następnie o 4.00, 5.00 kładą się spać, wstają o 14.00 i tak. I tak będzie wyglądał 10-dniowy obóz, który zaczynamy właśnie 10, a kończymy 20. Czyli ja w święta będę trenował. No dobrze. To co, życzymy wytrwałości w tych nowych klimatach i warunkach. Być może gdzieś tam na jakiejś arenie międzynarodowej się za jakiś czas spotkamy. I czekamy na jakieś wieści, co tam słychać, jak postęp. Mam nadzieję, że się spotkamy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w Polsce, życzliwych i nieżyczliwych. No i do zobaczenia. No właśnie, jest ten jeden zawodnik, o którym wspomniał pan trener, że ten ranking pozwala mu na to, żeby myśleć spokojnie o Paryżu, to może trzeba życzyć, żeby on właśnie przede wszystkim za sprawą pana trenera i współpracy z panem trenerem osiągnął ten cel. No i oczywiście przy tej okazji wesołych świąt. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i powiedzmy formalnie gościem 6. odcinka Pokoju Stołowego był trener Leszek Kucharski. Dziękujemy serdecznie, a dziękuję za uwagę. Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Do usłyszenia.